Witam serdecznie Państwa. Ceny nieruchomości wzrosną 50%. Ceny nieruchomości wzrosną nawet 100%. Tak. Taka jest odpowiedź na pytanie, czy kiedykolwiek ceny będą znowu rosły od obecnego poziomu cen nieruchomości. Tak jest. Ceny nieruchomości będą rosły, bo ceny nieruchomości na przestrzeni dziesiątek lat zawsze rosną na przestrzeni dekad. Tak jak powtarzam, od 15 lat ceny nieruchomości czasem spadają, ale finalnie idą do góry. Problem jest w tym, że dzisiaj jesteśmy właśnie na górce i ceny nieruchomości spadają. Jednak w rzeczywistości ceny nieruchomości bez żadnego problemu mogą wzrosnąć 50, a nawet 100% i to w kilka lat, ale najpierw muszą znaleźć ten poziom, z którego będą rosły. To nie oznacza, że ceny nieruchomości wzrosną z dzisiejszego poziomu na poziom o 100%, czy też o 50% za 3 lata. Nie, to nie oznacza. I zostało mi zadane pytanie, czy dalej opłaca się, na przykład sprzedać dom w Londynie, na przykład za 500 tysięcy funtów, prawda? Bo jak wiemy, domy w Londynie są bardzo drogie. I czy opłaca się te 500 tysięcy funtów zamienić po kursie 6 zł za funta, czyli otrzymać 3 miliony złotych? I czy dalej opłaca się za to kupić na przykład 6 apartamentów w Polsce, każdy o wartości 500 tysięcy złotych? Czy wtedy też będzie można żyć z wynajmu tych apartamentów, czyli 6 apartamentów na przykład, czy każdy z tych apartamentów da nam na przykład 3000 złotych na czysto, czyli 6 razy 3 to jest 18 tysięcy złotych na czysto? Czy każdy z tych apartamentów jest w stanie nam dać tyle, abyśmy właśnie mogli sobie żyć na przykład na greckiej wyspie, hiszpańskiej wyspie, prawda, w Hiszpanii czy w jakimś innym ciepłym kraju, na przykład w zimę, żeby na zimę wyjeżdżać, bo tu zimno, trzeba gazem grzać, a przyjeżdżać na wakacje, bo wakacje jest przepięknie w Polsce, fajnie. I nawet troszeczkę taniej jeszcze niż w niektórych krajach, oczywiście już jest obrzydliwie drogo, no ale w niektórych krajach jest jeszcze drożej, prawda, chociażby nominalnie, tak? Odpowiedź, bo wcześniej bardzo dużo ludzi zrobiło bardzo dobry ruch. I o tym pisałem, że była taka właśnie okazja. Wszem i obec oznajmiałem, że bardzo dobrze, na przykład 5-6 lat temu bardzo rozpocząłem, że w Gdańsku ceny nieruchomości wzrosną nawet 100%. No i wzrosły 100% tam w kilka lat. Że ceny nieruchomości w Trójmieście, że bardzo opłaca się inwestować w Trójmieście. Na przykład, że wielu ludziom może się opłacać zainwestować na przykład gotówkę. Nigdy nie mówiłem o kredytach. Że się opłaca 6 kredytów brać na 6 nieruchomości na raz, prawda? Dla zwykłego człowieka. Dla biznesmena, no ale tak, ale ten człowiek to co innego, to biznesmen, taki wcześniejszy, który już ma wiedzę, prawda? Ale nie wiem, czy też by dostał od razu na 6 nieruchomości, ale to pomijając. Tak więc opłacało się 5, 4, 3 lata temu, no jeszcze nawet 2 lata temu się opłacało, no ale to teraz się troszeczkę skończyło, bo opłacało się w rzeczywistości na przykład sprzedać wtedy, gdy były nieruchomości drogie w Londynie i było bardzo dużo kupców, bo była górka cenowa, bo było niskie oprocentowanie i drukarka działała pełną parą. Przepraszam, wezmę łyka kawy. Drukarka działała pełną parą, a oprocentowanie było niskie, więc pompowało to ceny nieruchomości w Wielkiej Brytanii, a dodatkowo bardzo dużo ludzi z Unii Europejskiej, bardzo dużo Europejczyków mogło przyjeżdżać na skraj tej wysepki, do tej wyspy na skraju Europy, na skraju kontynentu Euroazji. No ale to się skończyło, bo przyszedł Brexit, ludzie zaczęli uciekać, kredyty podrożały, drukarka już nie działa, zepsuła się, lepiej nie drukować. No i te ceny nieruchomości teraz będzie problem w UK, prawda? O tym też pisałem. Ale
2, 3, 4 lata, nawet jeszcze do niedawna bardzo się opłacała. Do niedawna, dosłownie, w zależności w jaką okazję byśmy się wbili, prawda? No ale w ostatnich miesiącach to było już szok, tam te ceny to były szokujące, więc to już na pewno się nie opłacało. No ale 3 lata temu na przykład, czy nawet jeszcze 2 lata temu, a nawet do niedawna, opłacało się na przykład sprzedać dom w Londynie za 500, wielu ludziom, nie wszystkim oczywiście, bo każdy jest inny. Dom w Londynie na przykład za 500 tysięcy funtów. Te 500 tysięcy funtów na przykład w marcu tego roku albo we wcześniejszym okresie, gdy funt kosztował 6 zł, wymienić na 3 miliony złotych, prawda? No i za te 3 miliony złotych można było kupić właśnie 6 apartamentów w Polsce, w jednym zamieszkać, 5 wynająć i żyć cudownie pełnią życia. Tak właśnie można i do tej pory bardzo dużo ludzi się tak wzbogaciło. Co więcej, nie dość, że ci ludzie wynajmują bardzo drogie, bo dzisiaj wynajem apartamentu w Gdańsku, w centrum, czy co powiedzieć, na 4000 zł kosztuje, prawda? Tak więc te apartamenty w 3 lata w Trójmieście potrafiły wzrosnąć nawet 100%, w zależności jakie apartamenty, w zależności, prawda? No, wcześniej metr kwadratowy kosztował 5 tysięcy 3 lata temu, a dzisiaj metr kwadratowy to 12 tysięcy, 15, 10 tysięcy, w zależności, prawda? Więc osoby, które nawet 3 lata temu zrobiły tak, że za 500 tysięcy kupiły 600, sprzedały dom w Londynie, za 500 tysięcy wymieniły te 500 tysięcy funtów na złotówki po kursie 6 złotych, no to było można otrzymać 3 miliony złotych, no i się miało 6 apartamentów. No właściwie to nawet te 6 apartamentów to można było oddać pod jakąś agencję albo kogoś zatrudnić i one mogły być wynajmowane, czy to na weekendy, czy to długotrwale. No i właściwie można wyjechać, nie wiem, do Grecji, do Włoch, do Hiszpanii, gdzie tam kto by chciał, bo z takich apartamentów można było uzyskać bardzo dużo pieniędzy, prawda? I można sobie żyć. Ale te apartamenty w 3 lata nawet podwoiły swoją wartość. No teraz będą spadać, bo teraz ciężko sprzedać, tak? Ale te 3 apartamenty z 3 milionów złotych podrożały do 6 milionów złotych, tak? Więc tacy ludzie, którzy zrobili coś takiego, na przykład, którzy przeczytali taką informację, że coś takiego ewentualnie jest możliwe, to właśnie dzisiaj mają po 6 milionów złotych w apartamentach. Oczywiście te apartamenty dzisiaj stracą na wartości i będą mieli, nie wiem, niedługo 5 milionów, zaraz 4 miliony w tych apartamentach, a może niedługo tylko 3,5, ale dalej mogą wynajmować, dalej mają apartamenty, dalej mają życie jak w Madrycie. To nie ma znaczenia, tak? No przecież mogli sobie po górce, przecież mogli sobie na przykład pół roku sprzedać temu jeden apartament i od razu milion sobie zainkasować i, że tak powiem, kupić sobie Ferrari, prawda? Mogli tak zrobić. I teraz jest pytanie, czy w Polsce kiedykolwiek będzie jeszcze raz takie same okienko? Czy w Polsce jeszcze raz będzie taka możliwość, aby móc sprzedać w Londynie dom za 500 000 złotych, gdziekolwiek, w Londynie, w Bristolu, w Brukseli, w Berlinie, w Paryżu, nie wiem, w Barcelonie, no nie wiem, w Amsterdamie. Gdziekolwiek, 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 nie wiem, w Szwajcarii, czy będzie można sprzedać coś za 500 000 na przykład euro czy funtów i kupić za to 6 apartamentów i inkasować z tego 20 tysięcy złotych miesięcznie, a dodatkowo będzie się miało taki zysk, a czy może dodatkowo jeszcze te ceny nieruchomości nie spadną, tak? Aby to zrozumieć, chciałbym przytoczyć tutaj taki list bardzo popularny w polskim internecie, który mi przysłali czytelnicy. I tutaj to klikniemy i to się samo nagra i proszę to przesłuchać. O, tutaj reklama idzie, to ją wyłączę. Proszę to przesłuchać, prawda? I to nam pomoże rozwiązać to pytanie. Pochodzę od diabła? Mają dosyć, wracają z UK do Polski. Po opublikowaniu tego tekstu otrzymaliśmy wiele pozytywnych wiadomości. Przeżyłem zdziwienie i ekscytację. Nie wiedziałem, że w Anglii już jest tak drogo. Miałeś rację w swoich artykułach, że my Polacy w UK mamy niesamowite szczęście, że jesteśmy Polakami. Na początku byłem trochę zdziwiony, że piszesz, że kupowanie mieszkań pod wynajem w UK już się totalnie nie opłaca w porównaniu z tym, ile można zarobić w Polsce za te same pieniądze. Trochę się teraz wstydzę, ale myślałem, że masz jakiś w tym biznes lub że artykuły są sponsorowane i tak sobie żyłem aż do czasu, gdy przeczytałem szokujący artykuł w brytyjskiej prasie, a w nim informacje o 3 najemcach w HMO, którzy wynajmowali pokoje przez 2 lata i następnie pozwali w UK właściciela tego mieszkania za to, że nie miał licencji na wynajem mieszkań na pokoje. Sąd w UK przyznał odszkodowanie tym 3 chłopakom i landlord musiał im zapłacić bodajże 20 tysięcy funtów brytyjskich.
Za ostatnie 2 lata najmu tylko dlatego, że nie miał licencji, przecież to jest chore. Moim zdaniem powinien zapłacić karę do licencowni, a nie oddawać im czynsz, ale to druga strona medalu. Następnie przeanalizowałem to, co pisałeś w artykułach i to wszystko prawda. W Polsce nowe mieszkania przynoszą bardzo dobry profit i wzrost ceny nieruchomości. Nowe mieszkanie w Polsce można kupić zarówno wartość depozytu i podatków za buy-to-let w UK, to jest szok, ale pozytywny. Jeszcze lepsze jest, że w Polsce nie ma takich chorych przepisów jak w UK. Oczywiście są inne, ale w Anglii jest ich coraz więcej i są coraz gorsze. Następnie uderzyła mnie inna informacja, że w Anglii weszło prawo, które nakazuje podać powód braku chęci podpisania ponownego kontraktu z najemcą po ukończeniu okresu kontraktu. Jeżeli nie podasz odpowiedniego powodu, to możesz mieć problem. Przecież to jest chore, jak wynajmuję samochód i kończy mi się kontrakt, to muszę go oddać, a właściciel nie musi się z tego tłumaczyć. Przypomniałem sobie twój artykuł o tym, że private pension w UK już się nie opłaca, znaczy się nie opłaca się, jeżeli masz coś lepszego do roboty. Znowu twoje artykuły się zgadzały, razem z żoną odkładamy bardzo dużo do pension. Z naszych obliczeń wynika, że co 3 lata możemy zebrać na wkład własny na jedno mieszkanie. Przecież przez 25 lat takim sposobem dorobimy się małego bogactwa, tylko kupować. Jeszcze zabawniejsze jest to, że mamy dom w Anglii, obecnie spłaciliśmy 70 funtów brytyjskich ka kapitału, ale nasza nieruchomość podrożała o 30%, tym sposobem mamy 70 funtów brytyjskich ka plus 90 funtów brytyjskich ka ze wzrostu ceny. Razem mamy 160 funtów brytyjskich ka, jeżeli przez następne 5 lat nasz dom znowu podrożeje o 30%, to będziemy mieli dodatkowe 110 funtów brytyjskich ka, czyli razem 270 funtów brytyjskich ka plus 24 funty brytyjskie ka nowego spłaconego kapitału, czyli finalnie razem będziemy mieli 294 funty brytyjskie ka. Jeżeli w ciągu 6 lat zamiast na private pension będziemy zbierać na depozyty na kupno mieszkań w Polsce plus użyjemy naszych oszczędności, to możemy kupić 3 mieszkania z kredytem plus, jeżeli sprzedamy nasz dom. Możemy kupić dodatkowe 4 mieszkania bez kredytu, przecież w Polsce będziemy żyli jak brytyjska arystokracja. Mamy plan, za 6 lat wracamy do Polski, piszę to, bo jesteśmy wdzięczni. Wiem, że nie wszyscy mają taką sytuację jak my w Anglii, ale my wcale nie różnimy się od innych ludzi, nie zarabiamy ani dużo, ani mało, jesteśmy zwykłymi Polakami w UK, dziękujemy jeszcze raz. Gdyby nie artykuł na Dobry Ruch, to nie wiem co by było, prawdopodobnie zostalibyśmy w Anglii przez następne 30 lat, spłacając do końca nasz dom, wciskając pieniądze w private pension i tyle z tego by było, a tak za 6 lat będziemy mieli 7 mieszkań w Polsce, będziemy żyć bezstresowo. Nawet nie będziemy musieli pracować w fabryce tak jak tutaj. Będziemy żyć z wynajmu naszych mieszkań, na dodatek mamy 2 córki i będziemy otrzymywać na nie pieniądze w Polsce, bo teraz każdy je dostaje, po prostu nie możemy się doczekać, dziękujemy jeszcze raz. Dzielimy się naszym przeżyciem, bo jesteśmy szczęśliwi. No, można było zarobić, prawda? Można było dużo zarobić i dużo ludzi dużo zarobiło, prawda? No i teraz jest pytanie, czy będzie znowu taka możliwość. Czy znowu będzie możliwość zarobienia w Polsce tak dużych pieniędzy, prawda? Sprzedając na przykład dom w Londynie i zyskując, i czy będzie można za ten dom na przykład kupić w Gdańsku 6 apartamentów, które się łatwo wynajmie i czy one wzrosną na wartości. Najpierw musimy zrozumieć jedną podstawową rzecz, że obecnie coraz trudniej będzie sprzedać nieruchomość w Wielkiej Brytanii po wysokiej cenie. Tak? Ceny nieruchomości w Wielkiej Brytanii prawdopodobnie zaczną mocno spadać, no nie tak jak mocno, nie tak mocno jak w Polsce, nie tak mocno jak w Polsce, ale ale powinny spadać ze względu na to, że to oprocentowanie u nich też jest bardzo, bardzo wysokie, prawda? Więc teoretycznie powinny spadać. Więc coraz trudniej będzie sprzedać. Co więcej, funt brytyjski nie kosztuje 6 zł, a dzisiaj funt brytyjski kosztuje 5,39, prawda? 5,39. Więc no już nie sprzedamy po 6 zł, tak? Czyli tak. Po pierwsze, mamy 3 przeszkody. Ale spokojnie, zaraz przejdę do konkretów, że naprawdę od razu Rzymu nie zbudowano, tak? Mamy pierwszy punkt, problem w Wielkiej Brytanii, wysokie oprocentowanie, więc trudno sprzedać nieruchomość za 500 tysięcy, prawda? No, może się sprzeda obecnie za 450, a może nawet nie za 450, a za 400. Może już te ceny nieruchomości niektórych spadły o 100 tysięcy funtów, czyli 25%, bo generalnie w Brytyjczycy są bardzo czuli, jeżeli chodzi o finanse. Oni tam patrzą na każde ździebełko pod tym kątem, prawda? Dlatego u nich te nieruchomości nie są tak przecenione jak w Polsce, tak? Tak więc drugim minusem będzie to, że dzisiaj funt kosztuje 5,34, czy tam 5,35, przed chwilą kosztował 5,33, mimo to, że mają to oprocentowanie 3%, a mieli 0 prawie. No i pokazało, nowe wieści niosą, że inflacja znowuż podwyższyła się o 1,1% bodajże, czy o 1, czyli inflacja w Wielkiej Brytanii to 1%. To znaczy, że te 3% utrzymają,
a może nawet wzniosło na 4%, a ostatnio jak wznieśli na 4% oprocentowanie Wielkiej Brytanii, to funt brytyjski spadł do 4 zł, tak? Więc istnieje taka możliwość, że dzisiejszy dom, który jeszcze warty jest 500 tysięcy, no już niedługo będzie warty tylko na przykład 450 albo 400. Kto wie, może tylko 375. Tak może być. Cena tego domu oczywiście może też spaść do 350 tysięcy. Bez żadnego problemu. Co więcej, jest taka sytuacja, że ten funt brytyjski może po prostu bardzo mocno spaść, bo ostatnio, gdy funt brytyjski podwyższył oprocentowanie do 4%, to bardzo mocno spadł do polskiego złotego. Prawda? Bo to już było za dużo dla brytyjskiej gospodarki. Bo nie do końca jest tak, że ciągłe podwyższanie oprocentowania wspomaga walutę, bo do pewnego momentu wspomaga, ale w pewnym momencie zaczyna niszczyć gospodarkę, tak? Zależy jaka gospodarka. Tak więc może się okazać, że na przykład za 2 lata ta sama nieruchomość, która jest warta dzisiaj 500 tysięcy, będzie warta 350 tysięcy, no weźmy te 400 tysięcy, tak? 400 tysięcy będzie warta, tak? Problem w tym, że funt może kosztować na przykład 4... Funt może wrócić do swojej normalnej wartości, w jakiej był przez wiele lat przed obecnym kryzysem, czyli mniej więcej 4,70 albo 4,60 nawet był, prawda? 4,60, ale może też spaść do 4 zł, bez żadnego problemu, bo Brytyjczycy bardzo dużo funta wydrukowali, funta już się tak nie chce... Bardzo dużo funta wydrukowali, a ponadto były bardzo tanie kredyty, więc to rozwodniło funta. Taka jest prawda. Więc no, sprzedając ten sam dom wcześniej, sprzedając dom za 500 tysięcy, można było po na przykład marcowym kursie zainkasować 3 miliony złotych z tego. Tak? Już niedługo będzie można... zainkasować tylko na przykład 400 razy 4,6, tak? Czyli będzie można zainkasować tylko 1 840 000. To oznacza, że dostaniemy tylko o 1 160 000 mniej, tak? Czyli 1 840 000 i w dzisiejszych warunkach 1 840 000 to jest no dzisiaj takich apartamentów jak 3 lata to może kupili, na pewno byśmy nie kupili 6, prawda? Te apartamenty, które wcześniej 3 lata temu można było kupić za 1,5 miliona, za 0,5 miliona, dzisiaj trzeba wydać na nie na przykład 800 tysięcy, 900 tysięcy, a nawet milion. To dzisiaj takich apartamentów, o no tej cenie oczywiście, tej wysokiej, zanim spadnie, prawda? O dzisiejszej cenie to może byśmy kupili góra już nie 6 apartamentów, a 3 apartamenty. No może 3 apartamenty takie by się tam po 600-700 tysięcy, może już teraz ktoś pęknie, bo wie, że po prostu nie ma kupców, to za gotówkę by sprzedał, tak? To może tak by było, że te 3 apartamenty byśmy kupili i byśmy mieli o połowę mniej apartamentów. 3 apartamenty, a 6 apartamentów robi dużą różnicę, prawda? Co więcej, może być gorzej, bo może tylko byśmy kupili 2,5 takiego apartamentu. Czyli już nie 6, a 2,5 apartamentu. Może być jeszcze gorsza sytuacja. Ze względu na to, że mamy te wysokie oprocentowanie, a teoretycznie i praktycznie, jeżeli założymy, że podwyższenie oprocentowania bazowego, czyli samego kredytu, o 1% do góry, oznacza, że cena nieruchomości, średnia cena nieruchomości spada na przykład o 10%. Oczywiście w zależności od tego, jak to oprocentowanie będzie długo podwyższone, bo jeżeli będzie krótko podwyższone, no to nie będzie big deal. Ale jeżeli założymy, że każdy 1% oprocentowania bazowego w Anglii, tego Bank of England, tak, to 10% utraty wartości nieruchomości, tak, to w takim razie będzie oznaczać, że jeżeli do 4% podwyższą albo do 5%, bo mogą nawet do 5%, bo inflacja ciągle rośnie, to może się okazać, że jeżeli każdy procent to 10%, no to jeżeli dzisiaj podwyższyli do 3%, no to może się okazać, że ceny nieruchomości spadną o 30%, a 30% z 500 tysięcy, 30% z 500 tysięcy funtów, no to ta nieruchomość, która dzisiaj jest warta 500 tysięcy, powinna stracić na wartości do 350 tysięcy. Ale jeżeli
podwyższą do 5% i te 5% będzie długo się utrzymywać, no, że 2, 3, 4 lata czy 5 lat, no to 5%, co to znaczy? 10 plus 10 plus 10 plus 10 plus 10, no to razem jest 50%. I to nie są żarty. To nie są po prostu żarty. No, oczywiście nie można tego brać tak dokładnie, bo są inne zewnętrzne czynniki, które mogą podbić tą nieruchomość, bo mimo to, że będą na przykład wysoko oprocentowane kredyty, to oni mogą dalej drukować pieniądze, prawda? I tak dalej, i tak dalej. Jest wiele czynników, ale w rzeczywistości, no, to przeraża, ale to jest matematyka. Ja sobie tego nie wymyśliłem, tylko patrzę na formuły matematyczne, koniec, kropka. O to chodzi naukowcom, prawda, żeby obliczyć i powiedzieć, jaki jest wynik. A wynik, jeżeli podwyższą do 5%, to znaczy, że ceny nieruchomości w Wielkiej Brytanii mogą spaść 50%. I bez żadnego problemu. Ja takie rudery naprawdę widziałem, patrzyłem na oferty, ja takie rudery widziałem po 200 tysięcy w Anglii, nie? Takie wiktoriańskie, jeszcze tam, co pamiętają królową Wiktorię ze 150 lat temu, prawda? No i one po 200 tysięcy, no takie rozpadające się totalnie, zbite, wiecie, dechami, po 200 tysięcy, no to jak one by spadły do 100 tysięcy, ja wcale bym się nie zdziwił. Nie mówię, że wszystkie, ale jeżeli tak się stanie... Generalnie w Anglii są bardzo ładne nieruchomości w wielu przypadkach, tak? Ale dużo jest ruder, bo w Wielkiej Brytanii nigdy nie było wojny, tak? I tam nigdy nie rozwalono tych nieruchomości, więc tam nieruchomości są bardzo stare. W Polsce jest inaczej i w Europie, bo były te wyburzania, tak? W Niemczech i w Polsce i w Europie Środkowej, no bo tu ciągle było źle. Tak więc ceny nieruchomości w rzeczywistości w Wielkiej Brytanii, jeżeli weźmiemy to pod taki kąt, no to jeżeli do 5% wzrośnie oprocentowanie na przykład na 3-2 lata, na 3 lata, no to rzeczywiście ceny nieruchomości mogą spaść 50%. Bez żadnego problemu. To będzie oznaczać, że nieruchomość, która dzisiaj jest warta 500 tysięcy, może być warta tylko 250 tysięcy. Oczywiście do Wielkiej Brytanii może przyjechać znowu miliony ludzi, Wielka Brytania może dołączyć się z powrotem do Unii Europejskiej, znowu ludzie zaczną najeżdżać, przyjeżdżać do Wielkiej Brytanii, bo tam nie ma rąk do pracy, już wszyscy narzekają, że wyszli z Unii Europejskiej, to okej, okay, że to, że wyszli z Unii Europejskiej, to może oni im to da dopiero coś za, no nie wiem, 20 lat, albo za 15, a teraz jest kiepsko, prawda? Pod tym kątem. Oczywiście w Wielkiej Brytanii nie masz wielkiego problemu, bo wielki problem to jest w Polsce, ale pomijając to wszystko, tak? Tak więc może się okazać, że na przykład za 3 lata dom, który dzisiaj jest warty w Londynie 500 tysięcy funtów, za 3 lata może być warty tylko 250 tysięcy funtów. No istnieje taka szokująca możliwość. Co więcej, funt brytyjski, tak jak w roku 2008, może spaść na przykład na bardzo długi okres do 4 zł. I co się wtedy stanie? Jeżeli taki funt brytyjski spadnie do 4 zł, to oznacza, że za sprzedaż domu, który na przykład w marcu byśmy sprzedali za 500 000 funtów, mielibyśmy w przeliczeniu na złotówki po kursie 6 zł, 3 miliony złotych. Ale jeżeli cena tej nieruchomości spadnie do 250 tysięcy przy założeniu, że oprocentowanie będzie wynosiło bazowe 5% i to oprocentowanie utrzyma się bardzo długo i nie będzie zewnętrznych czynników jak przyjazd milionów ludzi do Wielkiej Brytanii i tak dalej, i tak dalej, no to ta cena nieruchomości może spaść te 50%. To oznacza, że ze sprzedaży tej nieruchomości uzyskamy tylko 250 tysięcy funtów, ale funt będzie po 4 zł, więc dostaniemy tylko 1 milion złotych. A obecnie za 1 milion złotych, jak się wejdzie na polskie strony internetowe z nieruchomościami, za 1 milion złotych w takim Gdańsku czy tam w Warszawie, to można sobie kupić góra, wiecie, 70 metrów kwadratowych, mieszkanie albo jeden dom. I to taki jeszcze nie za fajny. Taki jeszcze nie za fajny. Tak więc istnieje taka możliwość, że właśnie tak będzie, że właściwie za 3 lata to bombki strzeliło, tak? Ale jednocześnie w tym samym czasie ceny nieruchomości też w Polsce mogą spaść, prawda? Więc mimo to, że sprzedamy to za 1 000 000 złotych tylko, tą nieruchomość, która była warta 6 milionów złotych jeszcze w marcu, po kursie 6 zł za funta, no to istnieje taka możliwość, że polskie ceny nieruchomości też spadną. Tak. Ale o to chodzi, że ceny nieruchomości spadają tych najdroższych zawsze najszybciej, a tych najmniejszych najwolniej. Więc moim zdaniem
będzie można kupić z dwa apartamenty za 1 milion złotych. Góra. I o to chodzi, czy gra jest warta wyprawki, prawda? Świeczki. Nie wiem, jak to przysłowie idzie. Za długo za granicą. Byłem dobrze i... No i właściwie jest problem. Oczywiście może być scenariusz, w którym ta cena nieruchomości Wielkiej Brytanii dalej będzie warta 500 tysięcy. Funt brytyjski umocni się ze względu na to, że Brexit będzie fajny i super i funt brytyjski dzięki temu się umocni i będzie kosztował 6 zł. I wtedy ta nawet cena nieruchomości, ta nieruchomość wzrośnie do 700 tysięcy funtów. Funt brytyjski będzie kosztował 6 zł. Kto wie, może funt brytyjski będzie kosztował 7 zł. I taki szczęściarz będzie mógł sprzedać tą nieruchomość za 700 tysięcy funtów. A złotówka na przykład straci na wartości tak jak 20 lat temu do 7 zł i 700 tysięcy funtów, wiecie, będzie mógł przełożyć na złotówki po 7 zł za funta i ze sprzedaży takiej nieruchomości dostanie 4,9 miliona złotych. Kto wie, może złotówka się zawali, może będzie problem, ta cena nieruchomości to dalej będzie 700 tysięcy funtów, prawda? Ale złotówka, ale funt będzie kosztował 8 zł. 700 tysięcy funtów razy 8 zł to jest 5,6 miliona złotych. I w tej sytuacji ze sprzedaży takiego domu możemy mieć 5 milionów 600 tysięcy złotych, a w Polsce ceny nieruchomości mogą spaść 50%, bo są super, hiper drogie, bo nominalnie ceny nieruchomości w Polsce równają się nominalnym cenom, czyli takim samym, żaden per purchasing power nieruchomością w Wielkiej Brytanii i ceny nieruchomości w Polsce spadną o połowę i dzisiaj apartamenty, które kosztują mi 1 milion złotych, będą warte 500 tysięcy złotych i w tym momencie, jeżeli będziemy mieli 5 milionów 600 tysięcy złotych z przeliczonego 700 tysięcy funtów na złotówki po kursie 7 złotych ze sprzedaży tego domu, no to będzie można kupić na przykład za te prawie 6 milionów złotych 12, jak nie 13, jak nie 14 apartamentów, tak? I proszę sobie teraz wyobrazić, 14 apartamentów. Też jest taki scenariusz, że cena tej nieruchomości, że jednak ta Wielka Brytania, Brexit będzie dla nich dobry, że funt brytyjski drastycznie się umocni do 7 zł albo do 8 zł, tak? Ale to ciężko to widać, tak? A nieruchomości wzrosną do 700 tysięcy złotych, ale ciężko to widać, ciężko to widać. Tak raczej ten spadek idzie, może nie tak mocny, no ale ciężko to widać, ciężko, prawda? Ciężko, tak? No też tak może być, też tak może być. Może tak być. No i wtedy ze zwykłego domu w Londynie będzie można zrobić 15 apartamentów, no nie wiem, w Trójmieście, tak? Albo w Krakowie, albo w Poznaniu, albo we Wrocławiu, prawda? W ten sposób. No tak też może być. Albo w Szczecinie, nie wiem. Tak też może być, drodzy Państwo. I teraz właśnie przejdę do... Wejdźmy na knowhowinsider.com i tutaj mamy wykresy wszystkich walut świata, indeksów. Tu akurat jest stopy procentowe NBP. I tutaj mamy wykres... Indeks United Kingdom House Price Index od Halifax and Bank of Scotland, tak? Czyli Banku Halifax, Banku Szkocji. I drodzy Państwo, tutaj mamy ten wykres średniej ceny nieruchomości, nie, to jest indeks, to nie jest średnia cena, to jest indeks. Indeks, czyli tam po swojemu sobie liczy, prawda? I ten indeks pokazuje ostatnie 40 czy tam 50 lat, prawie 40. I proszę zobaczyć. W 2007 roku ceny nieruchomości w Wielkiej Brytanii były bardzo wysokie. Tak? I przyszedł kryzys. Z tym, że już w 2004, a nawet przed Unią Europejską, no miliony Polaków i innych narodowości, które weszły do Unii Europejskiej, przyjechało budować Wielką Brytanię. Tak jest, drodzy Państwo, miliony Polaków przyjechało, tam Polacy nie pojechali po żadne benefity, tylko harować w trzech pracach naraz. Budowali Wielką Brytanię. Miliony ludzi, to było bez precedensu. To, co się stało w Wielkiej Brytanii w 2004 roku, to było bez precedensu dla Wielkiej Brytanii. To był zastrzyk gigantyczny, zaszczyk silnej, młodej, wykształconej siły roboczej.
To było coś niesamowitego dla Wielkiej Brytanii. Polacy budowali, robili, usługiwali, podcierali dupy, wszystko, wszystko dosłownie, wszystko. Zasiedlali nieruchomości, po których karaluchy i szczury biegały, doprowadzali całe opuszczone dzielnice do żyjących, kipiących życiem miejsc. No, to nie tylko Polacy, ale także, wiecie, no te nacje, którym pozwolono też przyjechać, prawda? Tak więc i tutaj już w 2004 i proszę zobaczyć, ceny nieruchomości bardzo mocno się podbiły, tak? Dzięki temu, że Polacy przyjechali, tak? No, gospodarka po prostu, no ale jednak przyszedł ten wielki kryzys, no i co się stało? Ceny nieruchomości spadły, oprocentowanie było 4%, potem obniżono do zera i tutaj w tym momencie funt kosztował w 2004 roku, o dosłownie tutaj, funt kosztował 4 zł, prawda? Tutaj funt kosztował 4 zł. O, tu. Tu 4 zł kosztował. Spadł do 4 zł. Ale mimo to i tak Polacy przyjechali. I po tym wielkim spadku proszę, proszę, aż ciężko uwierzyć, że ten indeks tak to pokazuje. I proszę zobaczyć, co się stało od 2008 roku. Od 2008 roku ceny nieruchomości drastycznie wzrosły. Ale ceny nieruchomości drastycznie wzrosły, bo Polacy dalej przyjeżdżali do Anglii. Polacy masowo kupowali nieruchomości. Drodzy Państwo, przecież ja to wiem, ja się tym zajmuję. Kupowali, budowali, sprzedawali swoje domy, swoje mieszkania, całe majątki w Polsce i kupowali, wymieniali to na funty i kupowali w Wielkiej Brytanii, prawda? Biznes, biznes. No i przyszedł ten rok pełnego drukowania, 2020. Tutaj przyszedł Brexit, prawda? Przyszedł Brexit, przyszło zamykanie gospodarki, przyszła sytuacja na Ukrainie, przyszła drukarka, super hiper niskie oprocentowanie na całym świecie, no i to wszystko napompowało te nieruchomości, tak? Bo się rynków bali ludzie i bum. Tak? Tak? W ten sposób. No bali się w gotówce trzymać i tak dalej, że gotówka przestanie być nic warta. No i co jest? Jest tutaj. I co tu się dzieje? Tylko, że tu było 0% oprocentowanie ciągle, prawda? No a co jest 3%, zaraz będzie 4-5% będzie w Wielkiej Brytanii, bo inflacja dalej rośnie. Tak może być. I co się stanie? No proszę zobaczyć, jak ten indeks gigantycznie wzrósł. Indeks wzrósł prawie o 100% od 2009 roku. Proszę zobaczyć. Wcześniej, po wcześniejszym spadku, chwila, tutaj jest indeks wzrósł, tu było 280, podzielić na 5, tak, indeks, no prawie 100% ten indeks wzrósł, tak, w 19 lat, tak, przepraszam, od 2000, w 14 lat, niby krótko, niby długo, ale wcześniej, ile tu zajmowało czasu, aby wzrosło, proszę zobaczyć, tu jest 200, tu jest 300, 350, i cofnijmy się gdzieś do... I tu, tutaj szło jeszcze dłużej. Proszę zobaczyć. Tutaj do 150 musimy się cofnąć. Tutaj ten, właściwie ten wzrost cen nieruchomości był jeszcze szybszy. Jeszcze szybszy był. Właściwie. Tylko, że tutaj przyjeżdżało bardzo dużo Polaków, prawda? A teraz, proszę zobaczyć. Polacy wyjeżdżają. Przyszedł Brexit. Proszę zobaczyć. Pierwszy spadek Polacy, już nie przy, znaczy nie Polacy, ale ogólnie narodowości, tak? Czyli tak, tu jest pierwszy spadek, bam, tak? Upust, bo Brexit. Drugi, sam Brexit, bo Brexit, prawda? Bam, nie ma siły roboczej, tak? Trzeci spadek, 1% podwyższone, 2% podwyższone, 3% podwyższone oprocentowanie, 4% podwyższone oprocentowanie i 5% podwyższone oprocentowanie, prawda? I w zależności jak długo to będzie trwało, to tak mogą te ceny nieruchomości sobie spadać, bo im dłużej będzie to oprocentowanie tak wysokie, to tak długo będą te nieruchomości spadać, tak? Tak długo będą te nieruchomości spadać, bo ich się po prostu nie będzie dało kupić, prawda? Chyba, że ich wypłaty też będą rosły, ale wypłaty nie rosną, bo po pierwsze podwyższają oprocentowanie, po drugie gaz jest drogi, ciężko te nieruchomości jest obsłużyć, ceny są wszędzie wysokie i ludzie nie mają pieniędzy na żadne kupowanie żadnych nieruchomości, prawda?
No i proszę zobaczyć, tu tak długo jak będzie to oprocentowanie trzymane, a jeżeli będzie z 3 lata podwyższane, no bo to te akurat te, no tak tu szło do góry, tak będzie spadać. I to może spaść naprawdę 30, 40, 50% bez żadnego problemu, prawda? Tutaj ten indeks mało pokazuje tego spadku. Mało pokazuje tego spadku, bo z 360 na 280, tak? Ile z 350 na 280, tak? No to spadło ile? Z 350 na 280, no to. No taka jedna piąta, prawda? 360 podzielić na 70. No i jedną piątą, te 20-25% spadło. Tak, tylko że wtedy spadło 25%. Spadło 25% wtedy, ale wtedy Wielka Brytania była w Unii Europejskiej. Do Wielkiej Brytanii masowo przyjeżdżali ludzie. Nie było tego całego kryzysu, nie było tej całej drukarki i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Nie było wysokiego oprocentowania, było zerowe oprocentowanie. Prawda? Zerowe oprocentowanie było. I dlatego zastopowało ten wielki spadek cen nieruchomości. Bo tutaj jak zaczęły nieruchomości spadać, no to obniżono oprocentowanie do zera. Gdyby to oprocentowanie było tak jak dzisiaj na poziomie 3%, no to by spadło tu pewnie. No i stąd by musiały iść te nieruchomości, bo wtedy obniżono do zera. A jak obniżono do zero i Polacy zaczynali kupować, ale już Polacy nie będą kupować. Skończyli się Polacy, skończyła się tania siła robocza z Polski, skończyli się ludzie, którzy budowali Wielką Brytanię. Znaczy oni tam są, tak? Ale to już nie jest ten impuls. To już nie jest to samo. O to chodzi, prawda? Że nie ma tej siły. A Brytyjczycy nie chcą Foreigner. Nie chcą Foreigners, nie chcą Polaków, nie chcą, tak? Nie chcą, tak? Po to był Brexit, żeby się pozbyć free movement, tak? Bo Brytyjczycy nie chcieli ludzi w Wielkiej Brytanii, że za dużo już jest. O to chodziło brexitowcom, tak? Prawda? I też oczywiście, że Unia tam im rozkazuje, ale głównym motorem napędowym Wielkiej Brytanii było, że ludzie przyjeżdżają, tak? No i koniec. No i dlatego te ceny bez żadnego problemu 30, 40, 50% mogą spaść, ale może się też okazać jednak, że się, no nie wiem, coś tam stanie takiego, coś mają w zanadrzu. No ciężko w to uwierzyć, bo nie ma na to jaskółki. Nie ma na to żadnej nawet jaskółki, że tak się stanie, że te nieruchomości, które są warte 500 tysięcy, będzie można sprzedać za 700 tysięcy, a na przykład funt podrożeje do 7 zł i za sprzedaż nieruchomości, która niedługo może spaść do 250 tysięcy, a funt brytyjski może spaść do 4 zł i dostaniemy tylko 1 000 000 zł za tą nieruchomość w Londynie, w przeliczeniu na złotówki, ale może pójść w drugą stronę. Pamiętajmy, tylko trzeba oglądać rynek. Jak czytacie komentarze, że ludzie chcą od razu jakieś odpowiedzi, że na pewno będziesz wiedział, no to przepraszam, ale ludzie, którzy chcą dokładnej odpowiedzi na to, ile jutro będzie kosztował funt, czy ile jutro będzie kosztowała złotówka, no to ja nie wiem, niech pójdą sobie, nie wiem, jakieś gusła zrobić i tak, nie, coś takiego nie istnieje, nie ma takich odpowiedzi, nie ma. Jak żeglarz wypływa w ocean, to generalnie wie, że dopłynie, ale jak będzie sztorm, no to musi zmienić plany i popłynąć naokoło. Tak to działa. Życzę miłego dnia, drodzy Państwo. Jednym się będzie opłacać, niektórym nie. Zależy, jak będzie wyglądała sytuacja w Unii Europejskiej, Wielkiej Brytanii, sytuacja geopolityczna, sytuacja walutowa, sytuacja kredytowa i tak dalej, i tak dalej. Życzę miłego dnia. Bardzo proszę o subskrybowanie kanału na YouTube. Bardzo dużo ludzi mnie ogląda, ale bardzo mało subskrybuje. Naprawdę potrzebuję, drodzy Państwo, tych subskrypcji. Będę wdzięczny, kłaniam się. A także bardzo proszę o kciuka w górę. Dziękuję ślicznie, miłego dnia, do usłyszenia.